Dzień dobry. Dzisiaj zrobimy sobie kolejne zadania z testu z 2017 roku, gdyż już się kończy się też Grant, także to już są jedne z ostatnich filmików, także tak na do widzenia zrobimy. Tak, zadanie zaczniemy dzisiaj od zadania szóstego. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe. Liczba 7 do 16 jest 7 razy większa od liczby 7 do 15. No, jak ktoś umie potęgi, to oczywiście wiadomo, że to będzie prawdziwe. Gdyż to jest 7 razy 7 razy 7 razy 7 i tak 16 razy, więc to musi być 7 razy większe od 7 do 15. To jest oczywiście prawdziwe stwierdzenie. Dobrze, więc Maciek zrobi to, obliczy. Bardzo ładnie, Maćku. To teraz drugie. Minus 1 do 12 plus minus 1 do 13 plus minus 1 do 14 plus minus 1 do 15 plus minus 1 do 16 równa się 0. Dobra. Pierwsza suma. Ponieważ mamy tutaj potęgę, która jest Parzysta. parzysta, to wyjdzie nam 1. Ponieważ 1 razy 1, nieważne ile pomnożysz to. Tak, w drugim wyjdzie nam ujemny, ponieważ jest nieparzysta. W kolejnym wyjdzie nam dodatni, bo parzysta. Ujemny, bo nieparzysta. I na koniec dodatni, bo nieparzysta. Co się Te równa? dwa się skracają. Te dwa się skracają i zostaje nam jeden. Co znaczy, że nie powinno być tu zera, czyli fałsz. Tak, bardzo ładnie, Maćku, umiesz liczyć. To kto przyjdzie do siódmego? Dane są trzy wyrażenia. Pierwsze, drugie i trzecie. Wartość których wyrażeń są mniejsze od 15. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. Tylko 1 i 2. B. Tylko 1 i 3. C. Tylko 2 i 3. D. 1, 2 i 3. To może znowu Maciek, bo Maciek się zgłasza. Więc Mniejsza z pierwsze tym. wyrażenie to będzie 2 pierwiastki z 3 razy 2 pierwiastki z 3. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek 3 równa się 3, a 2 razy 2 równa się 4, więc będzie to 4 razy 3, czyli 12, które jest mniejsze od 15. Brawo. Czyli odpada nam ta odpowiedź, bo ta odpowiedź nie zawiera jedynki. Teraz może od końca trzecie. 4 pierwiastek z 18 przez pierwiastek z 2. No, więc to będzie 4 i pierwiastek z 18 drugich. Więc będzie to 4 razy pierwiastek z 9. To wygląda, że 18 przez 2. Pierwiastek z 9 to oczywiście 3, czyli to będzie 4 razy 3. Czyli 12. 12 jest mniejsze od 15, więc można skreślić tą odpowiedź, bo nie zawiera trójki. I teraz numer 2. Pierwiastek z 2 i pierwiastek z 2. Więc 2 razy 4 to będzie 8 i pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to będzie 2. 2 razy 8 to jest 16, a 16 jest większe niż 15. Więc musi Więc odpaść odpowiedź D. Czyli B jest prawidłowa. Bardzo ładnie, dziękuję za uwagę. Proszę zostawić subskrypcję, komentarz oraz łapkę w górę. jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Nie zapomnij o dzwoneczku.